Cześć, z tej strony Iwanka Karpik i mam dzisiaj do Ciebie takie pytanie. Czy miałeś kiedyś takie wrażenia, że Twoja druga połówka chyba przestała Cię kochać i już nie angażuje się tak w Wasz związek, jak to robiła na początku? W dzisiejszym filmiku wytłumaczę Ci, dlaczego może tak się dziać. Pogadamy również o tym, że każda osoba ma swój unikalny język miłości, czyli sposób, w jaki odbiera to, że jest kochana. Oraz na końcu przygotowałam dla Ciebie prezent niespodzianka. Zapraszam! Na początku nasz związek wygląda niczym piękna bajka. Wydaje nam się, że rozumiemy się z półsłowa, spędzamy mnóstwo czasu ze sobą, mamy wspólne zainteresowania, wspólne żarty i myślimy, że tak będzie trwało wiecznie. Niestety z czasem to się zmienia, zazwyczaj to się zmienia w momencie, kiedy albo zamieszkujemy ze sobą, albo bierzemy ślub, czy rodzi nam się dziecko. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że na początku związku dajemy z siebie 100%, angażujemy się na maksa, jest ogromne zauroczenie, zafascynowanie tą osobą, myślimy tylko o jednym, o nowo poznanej osobie. Z czasem to się zmienia, wtedy to zauroczenie znika i wtedy pojawia się albo miłość, albo niestety totalnie nie pasujemy do siebie i nie dogadujemy się. I co w tym przypadku możemy zrobić? Ano wtedy warto wiedzieć, w jaki sposób nasza druga połówka daje i odbiera miłość. I tak samo w jaki sposób ja okazuję miłość i w jaki sposób ja ją odbieram. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Okazuje się, że jest coś takiego jak 5 języków miłości. To jest język afirmujących słów, język dotyku, język wspólnie spędzonego czasu, język prezentów i 5. język, język usług. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że każda osoba ma swój sposób, w jaki daje miłość i w jaki sposób tę miłość odbiera. Czyli jeżeli mówimy o języku afirmujących słów, no to tutaj jeżeli komuś powiem kocham Cię, jesteś wyjątkowym partnerem, jesteś dla mnie bardzo ważny, doceniam to, co robisz, to znaczy, że ta osoba rozumie, że ja ją kocham. Jeżeli drugim językiem miłości ktoś ma język dotyku, no to wtedy ta osoba odbiera to, że ja ją kocham w momencie, kiedy ja ją przytulam, kiedy ja ją pogłaszczę, kiedy gdzieś dotknę za rękę, czy na przykład robiąc coś w domu, wymijając tą osobę, po prostu położę jej ręce na barki. W taki sposób przez ten dotyk pokazuję jej, jesteś dla mnie ważny, kocham Cię. Trzecim językiem miłości to jest język wspólnie spędzonego czasu. I uwaga, bardzo jest ważne tutaj to, żeby nie mylić bycia ze sobą, czyli na przykład jak oglądamy na kanapie telewizję, po prostu siedzimy każdy w swoim telefonie, jesteśmy tak zwanymi poduszkami na tej kanapie, ale nie jesteśmy wtedy, jesteśmy obok siebie, ale nie jesteśmy ze sobą. Bycie ze sobą, wspólnie spędzony czas, ja tutaj mówię o jakościowym wspólnym spędzonym czasie, czyli o rozmowie, o patrzeniu sobie w oczy, po prostu byciu z tą osobą tu i teraz. Czwartym językiem miłości to jest język prezentów. Tutaj mogą być również drobne upominki, czy na przykład nawet coś zrobionego własnoręcznie. I ostatnim językiem miłości to jest język przysług. I tutaj może być czy zrobienia coś w domu specjalnie dla tej osoby, czy ugotowanie coś dla niej, czy nawet jeżeli takie mamy zwykłe domowe czynności, zrobienie śniadania, posprzątanie mieszkania, zawiezienie dzieci do przedszkola, czy zabranie ich z przedszkola. I zobaczcie, to jest tak ogromnie ważna wiedza. W momencie, kiedy będziecie to wiedzieli, kiedy zaczniecie to stosować, to wasze życie partnerskie i wasze relacje z dziećmi, relacje z rodzicami, relacje z przyjaciółmi, ba, nawet relacje z samym sobą mogą zmienić się nie do poznania. W momencie, kiedy wiemy, jaki jest mój język miłości i wiemy, jaki jest język miłości partnera, i jeżeli te języki kompletnie różne, to możemy zacząć stosować język miłości naszego partnera. Mamy na przykład taka sytuacja, już tłumaczę. Mamy na przykład, mamy Tomka i mamy załóżmy Kasię. I Tomek mówi w języku miłości dotyku oraz afirmujących słów. Natomiast Kasia mówi w języku miłości przysługi oraz wspólnie spędzony czas. Wraca Tomek z pracy, ciężko cały dzień pracował i on oczekuje, czyli język miłości dotyk oraz język miłości afirmujący słowa, że Kasia go doceni, że powie mu, jaki jest ważny, jaki jest kochany mąż, że go pogłaska, że go przytuli. Natomiast Kasia cały dzień pracowała również, ale dodatkowo jeszcze ma na głowie dom do ogarnięcia, dzieci do ogarnięcia i ona oczekuje, że on jej pomoże oraz z nią pobędzie. Czyli na przykład pomoże ugotować kolację wspólnie, zabierze dzieci, pobawi się z dziećmi, czy zrobi coś jeszcze w domu. On oczekuje od niej, że ona go pochwali i go pogłaska, przytuli, a ona oczekuje, że on jej pomoże i razem z nią spędzi czas. I zobaczcie, i Tomek kocha, i Kasia kocha, tylko każdej mówi w różnym języku, to tak jakby Tomek mówił po polsku, Kasia mówiła po japońsku i próbują się dogadać. Niestety nie wychodzi. I co wtedy, jeżeli wiemy, że naszego partnera językiem miłości jest zupełnie inny język miłości niż nasz,
no to my widzimy, że On nam okazuje miłość, On nas jednak kocha. To, że On nie spędza ze mną czas i nie pomaga mi, ale cały czas gdzieś mnie dotyka, cały czas mi mówi komplementy, On mówi do mnie w swoim języku miłości. Zobaczcie, to jest na tyle ważna wiedza, że w momencie, kiedy zaczniecie to dostrzegać, to może bardzo zmienić wasze relacje z partnerem. Relacje z dziećmi to też jest ogromne, ogromnie ważne, ponieważ zazwyczaj okazujemy miłość w tym samym języku, który jest nasz, a dziecko może mieć zupełnie inne zapotrzebowanie. W moim przypadku, na przykład z rodzicami, moim głównym językiem miłości, mamy dwa główne języki miłości i to, co mówiłam, że na końcu zostawiam wam prezent niespodziankę, czyli dostaniecie link do testu, gdzie możecie wykonać sobie, odpowiedzieć na pytanie i dowiedzieć się, który jest wasz język miłości. I wracając do tego, co mówiłam, moim głównym językiem miłości jest język dotyku oraz język wspólnie spędzonego czasu. Natomiast moi rodzice mają język miłości służenia oraz prezenty. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam na Ukrainę, no to jest tak, że zawsze jest po prostu bardzo dużo i zrobionej i kolacji, i wysprzątany dom, i jakieś cały czas to dostaję prezenty, cały czas starają się i coś robią. W taki sposób okazują miłość, bo inaczej nie umieją. Nie umieją to, czego ja potrzebuję. Usiąść, posiedzieć, pogadać, przytulić się, bo to jest ich język miłości. I wcześniej niestety przez większy czas swojego życia, większy okres swojego życia nie wiedziałam o tych językach miłości i myślałam po prostu, że rodzice mnie nie kochają. Bo ja chciałam, żeby spędzili czas ze mną, a oni chcieli jak najwięcej mi dać, ale tego czasu nie dawali mi. Dawali mi prezenty, dawali mi, kupowali mi ubrania, dawali pieniądze, robili jedzenie, po prostu robili bardzo fajną atmosferę, ale nie było tego, czego ja potrzebuję. W momencie, kiedy dowiedziałam się o językach miłości i już od kilku dobrych lat stosuję tę zasadę, to zupełnie w inny sposób teraz odbieram to, jak się zachowują rodzice. Jeżeli wiecie, że czyimś językiem miłości jest prezent, i w taki sposób osoba mówi do was, kocham cię, ale tego prezentu w ogóle nie potrzebujecie. To jest po prostu, no zdarza się tak, że dostajemy prezenty, które nam nie są potrzebne, to zupełnie inaczej ten prezent odbieramy i pokazujemy, jak się z tego prezentu radujemy, bo rozumiemy, że to jest sposób, w jaki osoba wyraża swoją miłość. W momencie, jeżeli zaczniecie stosować tę wiedzę, jeżeli ją wprowadzicie w swoich związkach, w relacjach, czy w pracy, czy z dziećmi i zaczniecie dawać tej osobie to, co ona potrzebuje oraz to, co mówiłam na początku, że znacznie to poprawi również wasze relacje z samym sobą, bo będziecie widzieli, jaki jest wasz język miłości i po prostu wprost będziecie mówili swojej drugiej połówce, czego wy oczekujecie. Na początku niestety trzeba mówić bardzo dużo razy, żeby do tej osoby dotarło, bo nie oczekujcie, że mieszkacie ze sobą kilka lub kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat, zrobiliście test i nagle wszystko się zmieni jak za dotknięciem magicznej różdżki. Po prostu tej osobie trzeba będzie powtarzać. To jest mój język miłości, w taki sposób odbieram miłość, przytul mnie, pogłaskaj mnie, pobądź ze mną. W momencie, kiedy to zaczniecie stosować, po prostu jakość waszego związku może zmienić się nie do poznania. Ogólnie języki miłości to jest temat rzeka. Ja dla was przygotowałam kolejne filmiki, w którym poszczegółowo opowiem o każdym języku. A z mojej strony to na dzisiaj jest tyle. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam, pa!